i pierwszy temat. Nie profesor ze Szczecina, która przeklinała jak szewc na strajku feministek, tylko profesor z Poznania, który odmówił współpracy w jednym gremium naukowym z profesorą wywołującą liczne awantury. Został skazany przez sąd. Teraz właśnie o skandalicznym wyroku, jeszcze bardziej porażającej nagonce na profesora Tadeusza Żuchowskiego, walczącego o podstawowe zasady kultury w życiu społecznym. Czy ten wyrok oznacza też koniec wolności słowa? O tym wszystkim będę rozmawiał z naszym kolejnym gościem, a jest nim wybitny poznański historyk, mediawista zasłużony dla miasta Poznania, ale też członek zespołu humanistycznego Rady Doskonałości Naukowej, profesor Tomasz Jasiński. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie rektorze, i dzień dobry, słuchacze. By wprowadzić naszych słuchaczy do rozmowy, pozwoli pan profesor, że na początek wyjaśnię, że pozew przeciwko panu profesorowi Żuchowskiemu tutaj z Poznania wytoczyła ta sama pani profesor, która w październiku 2020 roku w czasie strajku feministek w Szczecinie użyła powtarzanych wtedy przez panie, które same siebie określały jako wściekłe macice, bardzo wulgarnych słów, mówiąc w największym skrócie. Ta sama pani profesor zasiada właśnie w Radzie Doskonałości Naukowej, z której w czasie posiedzenia 5 listopada 2020 roku pan profesor Żuchowski postanowił się wycofać. I teraz pytanie do pana, panie profesorze. Czy pan pamięta, dlaczego i jak to uzasadniał może pan profesor Żuchowski, bo za to został skazany? Tak. Oczywiście pamiętam to posiedzenie. To było jedno z takich... My rozpoczęliśmy jako Rada Doskonałości Naukowej, od razu powiemy słuchaczom, że to jest dawna Centralna Komisja do Spraw Tytułów. To jest takie gremium, które ma za zadanie rozstrzygać, czy wnioski o profesurę, ewentualnie też odwołania w sprawie habilitacji są słuszne. I to są wszystko członkowie, tak jak dawnej Centralnej Komisji RDN, Rady Doskonałości Naukowej, zawsze pochodzący z wyboru. Dawniej to był tylko wybór, były pewne wymogi, ale teraz jeszcze pan minister Gowin, jak był ministrem szkolnictwa wyższego, postawił bardzo wysokie taką poprzeczkę. I mogli to być tylko ludzie o naprawdę najlepszym dorobku naukowym, ale następnie w wyborze potwierdzeni, musieli uzyskać wybór w swoich środowisk. Do tego środowiska należała także pani profesor Inga Iwasiów, a także pan profesor Tadeusz Żuchowski, który dał się już poznać, od razu powiem, w Centralnej Komisji jako niezwykle cenny członek, tu nie zdążyliśmy dobrze, już tak dokładnie nie pamiętam, jednak troszeczkę w tym 20 roku też pracował, bo to w 19 zaczęliśmy obrady. Dlaczego? Dlatego, że był zawsze bardzo dobrze merytorycznie przygotowany i dbał z wielką troską, przykładał się do tego, żeby osoba, która zostaje profesorem, spełniała najwyższe standardy naukowe. I to także, bo ja go też znam z Rady Naukowej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mickiewicza, więc to jest profesor, który przykłada do tych standardów najwyższą miarę. Pan profesor na tym posiedzeniu, po zapoznaniu się, tak myślę, z medialnymi informacjami o przebiegu w Szczecinie, jak pamiętam, to chyba była w Szczecinie demonstracja, i tymi różnymi słowami, które tam padły, powiedział, że bez względu na to, czy to jest spowodowane złym wychowaniem, czy chorobą psychiczną, o ile pamiętam, tego użył, to on nie będzie razem uczestniczył w gremium, gdzie pani profesor zasiada. Było wielka zdumienie, konsternacja. Ja też powiem szczerze, to było wszystko posiedzenie online. Trudniej się wtedy rozmawia, to jest też trzeba dodać, tak, prawda? Oczywiście nie widzimy mimiki, ale profesora słyszeliśmy, on odczytał swój list. Wydawało mi się, że pani profesor tego dnia nie ma, ale jak artykułów prasowych teraz, czy relacji tych spraw czytałem, że była, miała jakieś trudności z połączeniem, takie rzeczy się zdarzają. W każdym razie nie było żadnej reakcji ze strony pani profesor na ten list. Ja bardzo żałowałem, że pan profesor ustępuje, z tego względu, że to jest naprawdę bardzo
ceniony członek i już był w Centralnej Komisji jako młody profesor i tu. No i to najbardziej tego żałowałem. No a też również, no było mi przykro, powiem szczerze tak, że usłyszałem, że pani profesor użyła, czy aprobowała, bo tego nie wiem, bo to przecież nie byłem w Szczecinie, takie słowa. Uważam, że to nie jest odpowiedni język do dyskusji politycznej, nie jest to język demonstracji. No, przepraszam, tak, profesorze, że ja tutaj z perspektywy prostego dziennikarza, ale nawet dla mnie prostego dziennikarza, no jednak to są słowa, zwłaszcza w ustach profesora, które są naganne. Słyszałem te słowa na własne uszy w przekazach medialnych i one są po prostu kompromitujące. Jeśli to ma być profesor, który ma być wzorem jakimś na piedestale życia publicznego, to jest to nieakceptowalne. I tak samo jak dla mnie skandaliczny jest wyrok skazujący pana profesora Żuchowskiego, bo przypomnijmy, proszę państwa, i tutaj pozwolę sobie też zacytować, że pan profesor został uznany za winnego za te słowa pod adresem pani profesor. Opublikować wyrok w miesięczniku Forum Akademickie, wywiesić go na miesiąc na tablicy ogłoszeń w Instytucie Historii UAM, gdzie pracuje, w Instytucie Literatury Nowych Mediów w Szczecinie, gdzie pracuje z kolei pani profesor Iwasiów. No i ma wpłacić 2000 zł nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Regionalne Kongres Kobiet w Szczecinie, ma też zapłacić 5000 zł grzywny i zwrócić koszty postępowania sądowego. No, dla mnie jest kompletnie niezrozumiałe, czy ten wyrok, panie profesorze, oznacza jakiś rodzaj końca wolności słowa. No jest to wyrok zaskakujący. Wiemy, że kiedyś był taki dobry obyczaj, że nie należy dyskutować z wyrokami sądowymi, no bo skoro jest wyrok, to chyba jest sprawiedliwy. No nie da się z tym dyskutować rzekomo. Tu jeszcze słyszymy, że to powiem, że sąd uznał, że pan profesor Żuchowski chciał obrazić panią profesor Iwasiów. I to jest właśnie najbardziej takie istotne w tym postępowaniu, w obrażaniu, że trzeba dowieść intencję. Więc sąd dowiódł tę intencję. No, powiedziałbym szczerze tak, mnie to ten wyrok zaskakuje, smuci i... No po prostu, nie wiem, przenosi nas zupełnie w jakieś inne czasy i rzeczywistość. To jest też pytanie, szkoda, że tak to się musi dziać, że muszą być takie demonstracje, gdzie muszą być użyte, gdzie są używane. Nie, chwileczkę, są używane, ale pani profesor przecież mogła ich nie użyć, prawda? Mogła w innych słowach, nawet jeśli podziela poglądy, bo przecież nikt jej tego nie broni, to jednak wydaje mi się, że jednak jakichś standardów powinniśmy wszyscy przestrzegać i zwłaszcza, że tutaj profesor Żuchowski, jak rozumiem... Niektórzy uważają i ja też. Do tych standardów tutaj się odnosi. Żuchowski też, ale jak widzimy... Mówił wprost, nie... Można być skazany. Komu udowodniono mu intencję obrażenia. Nie wiem, myślę, że pan profesor tego nie miał na myśli, to jest moje przekonanie, że chciał wyrazić swoje oburzenie tymi słowami. Ja się zastanawiam, czy sąd po prostu nie dostrzega tutaj w ogóle jakichś zabiegów profesora Żuchowskiego o po prostu przyzwoitość w życiu publicznym, akademickim, społecznym. Po prostu dla mnie w każdym normalnym kraju byłby stawiany raczej za przykład dbałości o to, a nie po prostu karany wyrokiem sądowym, panie profesorze. Panie redaktorze, wyroki sądowe są nieraz szokujące, zaskakujące, nie tylko w Polsce, no ale w Polsce już wiele widzieliśmy, które nas zaskoczyły i napełniły, powiem tak, smutkiem, bo mnie ten wyrok napełnił smutkiem i jest mi po prostu przykro, bo ja bardzo szanuję profesora Żuchowskiego, to jest mój młodszy kolega. Pamiętam i znam jego karierę, cenię jego dorobek i przykro mi, że został skazany. Uważam, że sąd, nie wiem, że powiem tak,
No jest mi to po prostu bardzo przykro i smutno. Miejmy nadzieję, że będzie apelacja, która to odwróci, bo jest to skandaliczny wyrok, który musi zostać odwrócony moim zdaniem. Ale czy jeszcze zapytam, przepraszam, że pana postawię w takiej trudnej, może nieco sytuacji, ale czy profesorom takim jak pani Inga powinny nie być odbierane tytuły albo nie powinny być relegowani ze studium? No skoro można wyrzucić studentów, to dlaczego nie pozbawić pracy panią profesor, która bierze udział po prostu w chuligańskich zadymach ulicznych? Jest tyle prywatnych uczelni, dlaczego uczciwi i dbający o standardy społeczne obywatele, podatnicy mają łożyć na osoby na to niezasługujące? Panie profesorze, to jest głębsza sprawa. Nie powiem, że tak powinno być, bo też pewnie byłbym skazany, ale powiem to tak inaczej, głębiej. Po prostu jesteśmy bardzo podzieleni jako społeczeństwo wobec różnych spraw, akurat także wobec spraw... Ale to jest specyfika demokracji, profesorze, że się wtrącę. Tak, tak, ale tylko... ten podział wywołuje ze sobą już takie napięcia psychiczne, że nie umiemy ze sobą rozmawiać. Mhm. I ja myślę, że powinniśmy zadać sobie wszyscy pierwsze pytanie, czy ta druga strona dąży do zła? Czy jej celem jest zło? Czy jej celem jest unicestwienie jakiejś części społeczeństwa i tak dalej? I ja powiem szczerze tak, tu pana redaktora zaskoczę. Ja wierzę, że pani profesor jest przekonana wewnętrznie, chociaż ja nie podzielam tego zdania, że ona dąży do dobra. I to może to zdanie moje może być szokujące. A czy można dążyć do dobra złymi środkami? No właśnie. Tak się czasem... I jaki przykład dla tej młodzieży, panie profesorze? Że powinniśmy... powinniśmy zacząć ze sobą rozmawiać, mimo wszystko dyskutować, zacząć się szanować. Ja do tego nawołuję. Odwołać się chociażby do pewnych standardów kultury chrześcijańskiej. No wiemy, że one często nie są przestrzegane. Jest to smutne, ale po prostu dalsza wojna będzie prowadzić donikąd. Panie profesorze. To znaczy, że jest mi potwornie smutno z powodu wyroku sądowego. Pani profesor ma tyle sposobów na zmianę sytuacji w Polsce, jak karta wyborcza, jak i tak dalej, że naprawdę nie trzeba wychodzić jako profesor uniwersytecki na ulicę i zachowywać się jak zwykły chuligan. Ma prawo do oczywiście, do że ma prawo, ale nie wiem, czy powinna nie być jakimś przykładem jednak. Skąd te poglądy? Bym tylko oczekiwał od profesorów przykładu. No oczywiście i też tak uważam, ale sąd nie podzielił naszego zdania. No zobaczymy jeszcze, jak będzie w apelacji. No właśnie, miejmy nadzieję, że sprawiedliwość zadziała inaczej. Też mam taką nadzieję. Bardzo panie profesorze dziękuję za to, że odważył się pan podjąć temat i go skomentować. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Kłaniam się nisko, dobrego popołudnia, udanego weekendu. Wybitny poznański historyk, mediawista, zasłużony dla miasta Poznania, ale też członek zespołu, jak mówiłem, humanistycznego Rady Doskonałości Naukowej, profesor Tomasz Jasiński był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.